Senza? Adam. Tańczyć. Super! Musiałam tańczyć. Wiesz co, tak się w niego zapatrzyłem. No ja się nie dziwię. Dawaj, chodźcie, jeszcze raz. Powiedzcie, że się robi. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Zaśpiewajmy, kurczę, jeszcze raz. No nie prośpiewaj sam. Easy. Chłopaku. Dzięki. Zrób to jeszcze. Tak, tak. Isn't she lovely? Ty jesteś mistrzem świata. Pięknie. Świetnie gracie. Bardzo, bardzo dziękuję wam. No chłopie, no ale dajesz. On przyjechał zrobić rewolucję i zaczyna po prostu, wiesz, zaczyna. Wojtek, czekaliśmy, myślę, że mogę powiedzieć tutaj za wszystkich, na osobowość, na faceta z gitarą. Marzę o tym, żeby kiedyś z tobą stanąć na scenie i cieszę się, że wzięłam udział w Voice of Poland, bo będziemy mogli razem się widywać, no śpiewać, pewnie. Grać. Super chłopak jesteś. Poczytamy to Stoja. Tak. To jest twój aplauz. Zwaliłeś nam niebo na głowę i serdecznie ci dziękujemy. Sprawiłeś, że ten dzień stał się lepszy niż był. Masz taką barwę, że mnie zatkało. Ja musiałbym jeszcze liczyć 20 lat, żeby mieć taką chrypkę super. Jeszcze 20 mówisz. No. Bardzo bym cię chętnie zaprosił do mojej grupy, do mojego teamu. Może mnie nauczysz czegoś, chłopie? Chętnie. Chciałbym się nauczyć. Niezależnie od tego, kogo wybierzesz, to będzie czysta przyjemność słuchać cię w tym programie. Czas wyboru, prawda? Tak, czas wyboru, czas wyboru. No, kurczę. No, kogo wybierzesz, Wojtku? W 89 roku byłem na koncercie grupy, znaczy grupy Jam, 10 lat grupy Jam i tam miało zagrać TSA. Przyjechałem na ten koncert. I oni mnie zestawili pod sceną i sobie pojechali, tak, bo inna motora zabrali. Tak, tak. Co się stało? Ja ryczałem wtedy. Nie pozwolono im wjechać na motorach na scenę i obrazili się i pojechali. Nic mi nie powiedzieli. Ja stałem pod sceną. Rysiek Riedel idzie i mówi, ale żeście nas chłopy zrobili. A ja co? Twoi pojechali. W związku z tym Marek jest mi winny pieniądze za ten bilet. Pożycz mi stówę! Nie mam! I jest jeszcze oni lepiej zarabiają, muszę od nich pożyczyć. Pożyczcie stówę. Na takiego artystę sami pożyczymy od innych. Damy mu tą kasę na ten bilet, co? Ale chodź do nas! Pożycz mi stówę. Co ty będziesz z tym Markiem robił? Zobacz, masz do wyboru blondynkę, brunetkę. Ja wiem. Damy ci pieniądze na bilet. Ale wiesz, że tak mniej. Jesteście takie piękne, że ja tu wariuję. Na godzinę!